WKPB na Zakałkaziu, że musi zastosować środki represji, jeśli w ciągu następnych dziesięciu dni nie nastąpi w Abchazji zasadniczy przełom w sferze ogólnego zaopatrzenia i zaopatrzenia w tabakę. W tym samym czasie Stalin napisał do Roberta Eiche, przewodniczącego partii w Syberii Zachodniej, że ma wydać dyrektorom gospodarstw państwowych nakaz natychmiastowego zorganizowania uczciwych Bolszewickich i absolutnie zgodnych z planem terminowych dostaw zboża, jeśli nie chcą zostać dotkliwie ukarani. Kto sądzi, że komuniści nie muszą obawiać się represji, ten szybko zrozumie, jak się mylił. Groził Stalin szefowi Partii Obwodu Uralskiego Iwanowi Kabakowowi. Wyjaśnijcie dyrektorom sowchozów, że legitymacja partyjna nie uchroni ich przed aresztowaniem i że wróg z legitymacją partyjną zasługuje na wyższą karę niż wróg bez takiej legitymacji. Za słowami szły fakty. W obwodzie charkowskim w grudniu 1932 roku wydalono z partii zastrzelono 144 komunistów, ponieważ nie wywiązali się z zobowiązań dotyczących dostaw zboża. Szef ukraińskiej GPU, Sewołod Balicki, Zreferował na posiedzeniu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Ukrainy, że na Ukrainie między 15 listopada a 15 grudnia 1932 roku aresztowano 11 tysięcy ludzi, w tym między m.in. 435 funkcjonariuszy partyjnych, 2260 urzędników kołchozów, 409 przewodniczących kołchozów, 441 księgowych. I 107 przewodniczących rad wiejskich. Z tej liczby 108 osób zastrzelono od razu, a 100 oczekiwało na wykonanie wyroku śmierci. Kaganowicz, który uczestniczył w rozmowach w Harkowie, zanotował w swoim dzienniku, że podjęto wówczas decyzję, by 50 spośród wyrzuconych członków partii zamknąć w obozie koncentracyjnym, ich rodziny deportować, a na wsiach organizować procesy pokazowe. Jeśli pozostałym sekretarzom partii nie uda się w najbliższych dwóch, trzech dniach doprowadzić do generalnej zmiany sytuacji, ich los będzie podobny. Kolektywizacja była nie tylko brutalnym gwałtem, pociągnęła też za sobą wybuch głodu, który przypłaciło życiem od trzech do siedmiu milionów ludzi, głównie na Ukrainie, na Północnym Kaukazie, w regionach leżących nad średnią i dolną Wołgą oraz w Kazachstanie. Kolektywizacja zniszczyła rolnictwo, wywołała masowy eksodus ludzi ze wsi, w efekcie czego opustoszały wielkie połacie terenów rolniczych i unicestwiła ekonomiczne rachuby Stalina. Skolektywizowane rolnictwo nie przyczyniało się bowiem do akumulacji kapitału inwestycyjnego. Przeciwnie. Stało się ono ciężarem dla państwowej kasy, ponieważ głodni chłopi i opustoszałe połacie kraju generowały koszty, a zaopatrzenie spadło tak, że miasta nie miały dostatecznych racji żywności. Jednym słowem, kolektywizacja rolnictwa była katastrofą dla ludzi i ekonomii. Oczywiście Stalin i jego współpracownicy wiedzieli, co działo się na wsi, wiedzieli, że ludzie głodują i tracą zmysły z rozpaczy. Z prowincji nadchodziły przecież szczegółowe meldunki. We wrześniu 1932 roku jeden z wysokich urzędników rządowych Objeżdżający w Kazachstanie tereny, na których szalał głód, sporządził szokujące sprawozdanie na ten temat, które trafiło do rąk Stalina i Mołotowa. My sami byliśmy świadkami, jak głodujący, spuchnięci z głodu ludzie ogryzali jak szczury albo jak myszy kawałek sera, i jak z powodu małego kawałka chleba sześciu Kazachów, wśród których były dwie kobiety, ostro się pobiło. Jak osłabieni z głodu ludzie. Wybierali odpadki z kanalizacji w pobliżu kantyny i zjadali zepsute resztki jedzenia, znalezione w pobliżu zakładów rybnych. Opowiada się tu, że głodujący ludzie wygrzebywali z cmentarzy rozkładające się zwłoki i je zjadali. Na stacjach kolejowych rozgrywają się straszne sceny, żebractwo bardzo się rozprzestrzeniło, wszędzie wałęcają się opuchnięci z głodu ludzie. I są przypadki, że zbiera się ciała zmarłych. Masy kołchoźników pouciekały z kołchozów, włóczą się w stepach w pobliżu kolei żelaznej, i były próby ucieczki pojedynczych grup za granicę. W niektórych regionach zupełnie nie ma ludzi. Dzień za dniem Stalin i jego ludzie otrzymywali nowe meldunki o tym, że ludzie masowo umierają z głodu. Zwłoki ludzkie leżały na peronach, ulicach i w szpitalach, a uciekinierzy roznosili tyfus i cholerę. W wielu regionach nie rejestrowano nawet umarłych, lecz natychmiast grzebano ich w obawie przed epidemią. W wielu miejscach, przede wszystkim na dalekich stepach nad Dolną Wołgą, spuchnięte zwłoki rozkładały się pod gołym niebem, bo nie było nikogo, kto mógłby je pochować. W jednym z kołchozów w tym regionie, noszącym nazwę Sowiet i Licia, głodowali wszyscy. W przedszkolu, które kołchoz prowadził, dzieci dostawały dziennie jedynie 100 gramów czegoś, co miało przypominać chleb. Dzieci tracą siły i zdolność do życia, meldował dział polityczny stacji maszyn i traktorów, a przed śmiercią odsyłane są do rodziców. Molotow i Kaganowicz byli świadkami biedy i głodu, kiedy latem i zimą 1932 roku nadzorowali wykonanie rozkazów Stalina na Ukrainie i w rejonie Północnego Kaukazu. Molotow informował biuro polityczne o swoich wrażeniach i nie faktu, że w bogatych regionach zbożowych wybuchł głód. Na Północnym Kaukazie również Kaganowicz przeżył niemiłą konfrontację. Ludzie z GPU powiedzieli mu, że jak zapisał w swoim dzienniku podróży, umierają z głodu nie tylko rolnicy indywidualni, ale i aktywiści. Te relacje z miejsc objętych klęską głodu nie poruszyły członków Politbiura. W marcu 1933 roku Stalin, Mołotow i Kaganowicz otrzymali z Komitetu Centralnego informacje na temat głodu na Ukrainie. Mówiły one, że stwierdzono przypadki kanibalizmu. W jednej ze wsi kobieta jadła zwłoki swego męża. We wsi Ruda, dziewięciolatek, dostał pomieszania zmysłów. Zabił i zjadł swoją czteroletnią siostrę. Wielki głód dosięgnął też robotników z miast Humań i Żytomierz. Sprawozdanie to czytał Mołotow. Jak się wydaje, poruszyła go w nim jedynie wiadomość o tym, że głodują robotnicy. Ponieważ informacje te podkreślił czarnym ołówkiem. Los głodujących chłopów natomiast pozostał mu obojętny. Do archiwum zaznaczył wielkimi literami na marginesie sprawozdania. Stalin był perfidnym, bezlitosnym zbrodniarzem, którego nie poruszały wiadomości napływające z prowincji. W marcu 1933 roku zwrócił się do niego. Turar Ryskulow, kazachski przywódca partyjny i zastępca premiera rządu Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, chcąc zdać mu sprawę ze skutków kolektywizacji w Kazachstanie. Ryskulow starał się wprawdzie usprawiedliwić drastyczny spadek pogłowia bydła, podstępnym zabijaniem bydła przez Bejów, lecz równocześnie przekazał Stalinowi, że proces ten został zapoczątkowany. Przywiązywaniem ludzi do jednego miejsca pobytu, przesiedleniami nomadów i konfiskowaniem bydła przez władze. Po przesiedleniu nomadowie niczego nie posiadali ani dachu nad głową, ani bydła. Byli więc skazani na życie pod gołym niebem, a do prac polowych się nie nadawali. W niektórych rejonach głodujący powstawali przeciw władzy, atakowali czekistów, komanda dostawcze, a nawet napadali na pociągi. Stalin czytał to sprawozdanie jak zwykle uważnie, o czym świadczyły pozostawione podkreślenia. Nie wydał jednak zarządzeń, by postawić tamę dziejącej się tragedii, o której go informowano. Jak się wydaje, nie widział powodu, by rezygnować z dotychczasowych metod działania. Współczucie uważał za przejaw sentymentalizmu. Kiedy w 1932 roku szef Komitetu Obwodowego w Charkowie, Terechow, Opisał mu fakt masowych zgonów z głodu na Ukrainie, odpowiedział: Powiedziano nam, towarzyszu Terechow, że jesteście dobrym mówcą. Wydaje mi się, że umiecie też dobrze opowiadać bajki. Napisaliście bajki na temat klęski głodu, żeby nam napędzić strachu, ale to się wam nie uda. Nie byłoby lepiej, gdybyście oddali funkcję sekretarza Komitetu Obwodowego oraz członka KC Partii. I zaczęli pracować w Związku Pisarzy? Będziecie pisać bajki, a idioci będą je czytać. Dwa tygodnie później Terechow został pozbawiony pełnionych funkcji. Stalin widział jedynie rzeczywistość, którą sam zaprojektował. Nikita Chruszczow wspominał, jak zwrócił uwagę Stalina na fakt, że głodujący chłopi na Ukrainie stawali się kanibalami. Mięczak z was! zgromił go Stalin ci łżą, ile wlezie, żeby poruszyć w was miękkie struny. A oni takimi informacjami chcą was doprowadzić do tego, żebyście rozdali ostatnie zapasy żywności. Reżim milczał na temat klęski głodu. O katastrofie tej nie wspominała ani słowem sowiecka prasa, za to chętnie konfabulowała na temat głodu w Polsce i w Czechosłowacji. Zagranica jednak nie łyknęła gładko tych cynicznych kłamstw. Sowietom nie udało się bowiem utrzymać w tajemnicy faktu, że choć zboże płynie od nich do Europy, w kraju setki tysięcy ludzi umiera z głodu. W Niemczech rząd Hitlera rozpoczął kampanię wsparcia niemieckich kolonistów, którzy również stali się ofiarami klęski głodu. Amerykańscy, brytyjscy i niemieccy dyplomaci objeżdżali tereny, na których szalał głód, skąd relacjonowali o straszliwych obrazach, które widzieli na własne oczy. Opinia, że Związek Sowiecki jest bastionem socjalizmu, została poważnie zachwiana i Stalin był tego świadom. Kiedy w lutym 1932 roku doniesiono mu, że New York Times pełen jest relacji amerykańskich dziennikarzy na temat klęski głodu w Rosji, Stalin wezwał do siebie Mołotowa i Kaganowicza. Mołotow! Kaganowicz! Wiecie, kto pozwolił amerykańskim korespondentom w Moskwie pojechać w rejon Kubania? Napisali podłe rzeczy o tamtejszej sytuacji. Trzeba z tym zrobić koniec i zabronić tym panom przejażdżek po Ukrainie. Szpiegów na Ukrainie mamy dość. Żeby nikt nie wiedział, co się naprawdę dzieje, reżim zarządził blokadę informacji. W niemieckiej nadwołżańskiej ASRR urzędy stanu cywilnego rejestrowały jeszcze wprawdzie zmarłych. Na świadectwie zgonu jednak nie wolno było podać przyczyny śmierci. Już wiosną 1933 roku sekretarze partyjni na prowincji zrozumieli, że na temat klęski głodu należy milczeć. Reżim nie mógł wprawdzie zmusić obcokrajowców do podporządkowania się niepisanej zasadzie milczenia, lecz mógł ograniczyć zakres ich swobody. Po wydarzeniach związanych z wprowadzaniem kolektywizacji rząd nakazał zamknąć na Ukrainie konsulaty najważniejszych państw europejskich, ograniczył wolność poruszania się dyplomatów po kraju, a wobec dziennikarzy wprowadził zakaz podróżowania bez meldowania się i przydzielonego opiekuna. Mimo to setkom tysięcy ludzi udało się uciec ze wsi przed głodem i represjami i znaleźć schronienie w miastach oraz na wielkich budowach. Takiego eksodusu ludności nie było od czasów I wojny światowej. Władza daremnie próbowała zaprowadzić jakąś kontrolę nad wędrówką chłopów, a ostatecznie w tym przypadku sięgnęła po wypróbowane metody przemocy i represji. W grudniu 1932 roku na rozkaz Stalina przywrócono wewnętrzne paszporty, które zniósł w 1907 roku ostatni premier epoki carskiej Piotr Stołypin. Kołchoźnicy nie dostawali żadnych paszportów, gdyż zostali przywiązani do ziemi i nie mogli opuszczać wsi bez zgody władz. W niektórych rejonach, nad środkową Wołgą i na Ukrainie, jednostki GPU zamykały wsi przed światem zewnętrznym i kontrolowały dworce, by uniemożliwić chłopom próby ucieczki. Schwytano w ten sposób dziesiątki tysięcy ludzi i odesłano na powrót w rejony głodu. Kto bez zezwolenia stosownego urzędu żył w mieście i nie podejmował regularnej, pożytecznej pracy, musiał liczyć się z tym, że zostanie aresztowany i odstawiony tam, skąd pochodził. Nie tak chyba bolszewicy wyobrażali sobie socjalizm, lecz zdaje się wiedzieli dokładnie, jak należy rozwiązywać takie problemy. Bezsensowne i nadmierne wędrówki ze wsi do miast należy po prostu ukrócić. Stwierdził sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego i zaufany Stalina, Awel Jenukidze. Twierdził, że nie pozostaje nic innego jak zarządzić usunięcie z miast elementów pasożytniczych i śmieci społecznych. Stalin widział w faktycznie wprowadzonym w kraju stanie wyjątkowym okazję do tego, by przemówił gwałt, który miał rozwiązać problemy społeczne. W styczniu 1933 roku Zastępca szefa GPU, genrich Jagoda, który działał w imieniu dyktatora, stworzył porażający swą skalą plan usunięcia pasożytów i śmieci społecznych z wielkich miast Związku Sowieckiego. Przewidywał on aresztowanie i wywiezienie na Syberię, do strefy śmieci, jak nazwał Jagoda tamte tereny, dwóch milionów ludzi. We wszystkich miastach Związku Sowieckiego aresztowano na ulicach i deportowano tych, którzy nie mieli pozwolenia na pobyt. Żebraków, sieroty, włóczęgów, cyganów i chłopów. Tylko w Moskwie w 1933 roku zarejestrowano i wydalono z miasta ponad 300 tysięcy ludzi uznanych za element obcy socjalnie. Bez dokumentów, kartek żywnościowych, w samych tylko ubraniach. W lipcu 1933 roku Jagoda otrzymał raport zastępcy szefa administracji Głagu, Izraela Plinera, który informował go o deportowaniu cyganów z Moskwy. W ciągu zaledwie 11 dni, Pliner przeprowadził akcję aresztowania ponad 10 tysięcy cyganów, których następnie pięcioma pociągami wysłał na Syberię. Załadowanie i odprawa pociągów przebiegały spokojnie. Donosił. Odcinek piętnasty. Cztery. Strefy śmierci. Co miało stać się z tymi wszystkimi setkami tysięcy deportowanych ze wsi i miast? Odpowiedź Stalina i jego pomocników była jednoznaczna. Chłopów zamieni się w niewolników, których w każdym miejscu będzie się zatrudniać do prac przymusowych. Już w 1929 roku Stalin dał zezwolenie na poszerzenie powierzchni obozów, nakazując GPU zatrudniać więźniów przy budowie zapór wodnych i kanałów oraz wyrębie lasów. W lipcu tego samego roku rząd wydał ustawę, która głosiła, że więźniowie z wyrokami powyżej trzech lat przejdą pod nadzór GPU i będą wysyłani do obozów pracy. Deportacja kilku milionów ludzi otworzyła przed GPU nieprzeczuwane dotąd możliwości rozbudowania systemu obozowego w potężne przedsiębiorstwo gospodarcze. Kolektywizacja stała się momentem narodzin gułagu, a zarazem była końcem eksperymentu, który miał zmienić człowieka dzięki pracy. Teraz chodziło tylko o to, by delegować niewolnikami i poświęcić ich bezsensownej pod względem ekonomicznym gigantomanii. Despotycznego systemu. Na początku 1934 roku szef NKWD Jagoda zorganizował gigantyczne polowanie na ludzi, wydając rozkaz placówkom niższej rangi, by przysłano mu 20 tysięcy zdolnych do pracy więźniów, których miano zatrudnić przy budowie kanału Moskwa-Wołga. Nikt nie zliczył tych, którzy podczas tej budowy padli z głodu, zamarzli albo zostali rozstrzelani. Przy budowie innego kanału białomorskiego, który został ukończony latem 1933 roku, zginęło wedle prawdopodobnych szacunków ponad 25 tysięcy ludzi. Po zakończeniu Stalin opłynął kanał statkiem. Stwierdził, że jest wąski i płytki i jest bezsensownym przedsięwzięciem, nieprzynoszącym nikomu pożytku. Więźniowie stracili życie na próżno. Ludzie wyciągnięci z własnych domów, deportowani i zamknięci w obozach pracy uważali, że padli ofiarą bezsensownego gwałtu, za którym nie stały żadne logiczne przesłanki. Każdy mógł w każdej chwili zostać stygmatyzowany, aresztowany i pozbawiony praw. Zarówno sprawcy, jak i ofiary wiedzieli, że znajdą się w zupełnie innej rzeczywistości, jeśli trafią na archipelag Gułag. Przekraczając bramę obozu, Przestawali być obywatelami państwa i ludźmi podległymi prawu. W obozie stawali się istotami pozbawionymi godności, które koncentrowały się na samej kwestii przeżycia i były obiektem bezwzględnego traktowania ze strony władzy, która mogła robić z nimi wszystko, co jej się podobało. O prawach, które mieliście do tej pory, możecie teraz zapomnieć. Tymi słowami witał świeżo przybyłych więźniów pierwszy komendant obozu na Wyspach Sołowieckich. Patrząc od tej strony, można powiedzieć, że stalinowski obóz był reprezentacją totalnej władzy w totalitarnym państwie. Kto przekraczał bramę obozu, opuszczał przestrzeń prawa i zanurzał się w przestrzeni władzy absolutnej. Obóz był jak laboratorium przemocy. Pisał Wolfgang Sowski w swoim studium poświęconym anatomii obozu narodowo-socjalistycznego. Władza absolutna uwalnia okrucieństwo z wszelkich zahamowań i ograniczeń. Można wypróbować, powtórzyć, wzmocnić albo złamać wszystko bez związku z normami i celem. Strach był nie tylko sygnałem ostrzegawczym dla więźniów, był również czytelną informacją dla ludzi wolnych i tych, którzy przeżyli piekło obozu. Nie wolno zapominać, pisze Jan Filip Remstzma, jaką satysfakcję może czerpać człowiek w istocie swej bezsilny z możliwości sprawowania negatywnej władzy nad innymi, ponieważ jako ten, kto nic nie może, może jednak nad kimś górować. Nic bardziej nie pokrzepia człowieka niż świadomość, że ten, który dziś jest panem, Jutro może stać się więźniem. Nic też nie napawa większym przerażeniem. Kto boi się nieznanego miejsca, wiedząc, że w każdej chwili może się w nim znaleźć, będzie czynił wszystko, żeby tego uniknąć. Tacy ludzie będą denuncjować i będą posłuszni. O to właśnie chodziło Stalinowi i jego pomocnikom. Ludzie Stalina starali się ukryć przed zagraniczną opinią publiczną to, co w kraju nie było dla nikogo tajemnicą. W Europie rewolucja stalina miała być postrzegana jako akt wyzwolicielski, a nie jako niewolnicze podporządkowanie głodujących chłopów. Na początku lat 30. leningradzki szef partii, Kirov, okłamał komisję śledczą z Anglii, pokazując jej więźniów pracujących w karelskich lasach. Nie mającym o niczym pojęcie Anglikom, Podstawiono robotników i chłopów, którzy zostali sprowadzeni specjalnie w tym celu, by świadczyć, że obywatele Rosji Sowieckiej mają się dobrze. Więźniowie wrócili do obozu dopiero wtedy, kiedy wyjechali członkowie komisji. W azjatyckich częściach Związku Sowieckiego, jak wrzody rozrastały się gigantyczne kompleksy obozowe. GPU nie było już tylko karzącym ramieniem sowieckiego państwa. Było imperium przemysłowym które potrzebowało niewolników, zatrudniało ich i nieludzko wyzyskiwało. Wyzysk nie ograniczał się do obozów. W początkach 1930 roku biuro polityczne wydało bowiem decyzję o rozstrzeliwaniu lub wywózce do obozów tylko przebiegłych kułaków. Wszystkich pozostałych należało natomiast deportować w oddalone regiony północne. Wprawdzie przesiedleńcy specjalni nie byli zamykani za drutami w obozach, ale jako robotnicy przymusowi tworzyli Rzesze Niewolników GPU. W latach 1930 31 wysłano jako takich przesiedleńców milion osiemset chłopów, mężczyzn, kobiet i dzieci, na nieurodzajne tereny dalekiej północy, na Ural i do Kazachstanu. Tylko wiosną 1930 roku na rozkaz Stalina deportowano 150 tysięcy rodzin chłopskich ze wszystkich regionów Związku Sowieckiego, z czego 70 tysięcy przesiedleńców trafiło na północ, do Siewiernego Kraju, 50 tysięcy na Syberię, 25 tysięcy na Ural i 25 tysięcy do Kazachstanu. Na taką skalę przesiedleń nie byli przygotowani ani czekiści, ani urzędnicy w miejscach zesłań. Sekretarz Partii Regionu Północnego Sergiej Bergawinow skarżył się w końcu stycznia 1930 roku w piśmie do Mołotowa na te gigantyczne zamierzenia GPU. Wykluczone, pisał, by udało się w przeciągu zaledwie kilku tygodni przyjąć w podległym mu rejonie ponad 300 tysięcy ludzi, ponieważ brakowało zarówno domów, Jaki baraków dla deportowanych rodzin. Wyliczył, że gdyby chciał zrealizować wytyczne GPU, musiałby przyjmować dziennie do 20 tysięcy ludzi. Przez Bergavinowa nie przemawiała litość. Zależało mu na tym, by mieć w przesiedleńcach tanią siłę roboczą, która na tych nieurodzajnych terenach będzie trzebić lasy. Wiedział jednak, że jego kariera zawiśnie na włosku, kiedy przesiedleńcy zaczną zamarzać albo umierać z głodu. Stalin uznał jednak, że krytyka bergawinowa jest nieuzasadniona. 17 lutego nakazał mu przyjąć do połowy kwietnia 50 tysięcy rodzin, czyli około 250 tysięcy ludzi. Tak zacisnęła się pętla. W lutym 1930 roku do regionu północnego przybyły pierwsze rodziny 1760 ludzi w jednym pociągu, po 40 w każdym wagonie. Podczas długiej podróży z Ukrainy na daleką północ nie dostawali prawie nic do picia ani do jedzenia. Bez zimowej odzieży i żywności wielu zmarło z głodu, wyczerpania albo z powodu różnych chorób, zanim dotarli do celu. Chociaż Stalin i jego współpracownicy w biurze politycznym dostawali na ten temat raporty niezatajające faktów, nie zrobili niczego, by powstrzymać masowe umieranie deportowanych. Na początku kwietnia 1930 roku w regionie północnym znajdowało się już 204 927 ludzi przywiezionych z odległych stron Związku Sowieckiego. Tylko niektórzy z nich byli w stanie wykonywać ciężką pracę przy wyrębie lasów. Dlatego po przyjeździe na miejsce zdolni do pracy byli oddzielani od pozostałych i kierowani w głąb regionu, gdzie najpierw sami musieli wybudować dla siebie chaty. Pozostali szukali schronienia w naprędce wydłubanych w ziemi jamach, w opuszczonych klasztorach albo zniszczonych więzieniach położonych na szlaku sybirskich wywózek. Warunki życia były tam dramatyczne. Straszliwa ciasnota i okropne warunki higieniczne, już w pierwszych tygodniach wybuchły epidemie odry, szkarlatyny i tyfusu. Tylko w kotłasie, w obwodzie archangielskim, umierało codziennie 30 dzieci. Przywódcy komunistyczni wiedzieli, co dzieje się na tamtych terenach. Przewodniczący Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego Michał Kalinin. Dostawał listy i petycje, w których deportowani opisywali swój codzienny horror. Ukraińskie kobiety, których dzieci masowo umierały, napisały, że są trzymane w opuszczonych cerkwiach. W ciągu sześciu tygodni na cmentarzu w Wołogdzie pogrzebano trzy tysiące dzieci. W barakach pobudowanych w lesie przesiedleńcy żyli w niewyobrażalnym ścisku. Po sto pięćdziesiąt osób pod jednym dachem. Żywność, którą z sobą przywieźli, została im w całości skonfiskowana przez urzędników w Wołogdzie. Zjadają więc okruchy chleba. Michaile Iwanowiczu, ratuj nas przed nędzą i głodem. Przysłali nas tu na zgubę, ale jacy z nas kułacy, jesteśmy biednymi chłopami. Trudno znieść brutalność, skarżył się w innym liście ktoś, kto postanowił nie ujawniać swego nazwiska żal ściska serce, kiedy widzi się tych ludzi leżących na drewnianych półkach z rozpaczą w oczach, albo wałęsających się bez zajęcia między barakami, marzących tylko o tym, żeby coś zjeść. Ze wszystkich baraków dochodzi płacz i krzyki dzieci. To brutalne zostawić tych ludzi na dłużej w tym łagrze. Człowiek w tych warunkach nie może zostać człowiekiem. Roboty przymusowe kosztowały wolności i życie miliony osób, nie dając reżimowi spodziewanych korzyści ekonomicznych. Rząd musiał organizować transporty deportowanych, finansować budowę łagrów, żywić dzieci starców i kobiety, których nie pokonał głód i mróz, i opłacać tysiące strażników oraz czekistów nadzorujących łagrowych niewolników. Przede wszystkim jednak Organy bezpieczeństwa musiały regularnie organizować czasochłonne operacje chwytania zbiegłych więźniów i odstawiania ich z powrotem do łagru. Rozkułaczenie było katastrofą i zbrodnią, której przywódcy stalinowscy dokonywali na własnym rodzie. W latach 1932–34 zmarło ponad 280 tysięcy przesiedleńców. Tylko w regionie północnym końca roku 1934 nie dożyło 21 tysięcy osadników specjalnych. Dopiero wiosną 1933 roku Stalin dał rozkaz zakończenia deportacji kułaków. Kolektywizacja nie uczyniła schłopów proletariuszy, za to na pewno zdegradowała ich do pozycji poddanych drugiej kategorii. Przywiązanych do ziemi, ograbianych według kaprysów władzy. Reżim zlikwidował duchowieństwo, kułaków i terroryzował ludność wsi. Podporządkowywał sobie wieś przemocą, lecz nie zyskał dla siebie nowych zwolenników. System apartheidu, którego symbolem były kołchozy, łagry i przesiedlenia, wymusił co najwyżej posłuszeństwo przerażonych ludzi. A w odczuciu chłopów, władza to zbrodniarze. I diabły w ludzkich postaciach. 5. Gospodarka nakazowa. Tylko społeczeństwo uprzemysłowione mogło stać się społeczeństwem socjalistycznym. Co do tego bolszewicy nie mieli nigdy najmniejszych wątpliwości. Według nich rewolucja osiągnie swój cel, gdy uda się dzięki niej zmodernizować zacofane wielonarodowościowe imperium. I przekształcić Związek Sowiecki w potęgę przemysłową. Rewolucja stalinowska, widziana oczami Stalina, była próbą wytrzebienia dawnej Rosji do korzeni i stworzenia kraju, który w ciągu kilku lat miał przyćmić osiągnięcia europejskich potęg. Stalin wstydził się i cierpiał z powodu zacofania Związku Sowieckiego. W przeszłości Rosja często bywała pokonywana i poniżana, a teraz, na przełomie XIX i XX wieku, Zachód Europy znowu ją wyprzedzał, lecz dyktator wiedział, jak zaradzić tej sytuacji. Historia dawnej Rosji w dużej mierze składała się z klęsk spowodowanych zacofaniem. Dawna Rosja ponosiła straty w konfrontacji z mongolskimi Hanami, przegrywała w starciach z tureckimi Bejami, uginała się przed szwedzkimi feudałami. Zniosła niejedną porażkę ze strony panów polsko-litewskich, dostawała baty od japońskich baronów, była bita przez wszystkich z powodu swojego zacofania. To, na co Europejczycy potrzebowali kilku wieków, Związek Sowiecki chciał osiągnąć natychmiast. Musimy pokonać ten dystans w ciągu dziesięciu lat. Albo nam się to uda, albo zostaniemy starci na proch. By to osiągnąć, Stalin i jego ludzie byli gotowi na wszystko. Próbowali jednak zrealizować swoje zamierzenia starymi metodami, ponieważ urzeczywistnienie nierealnych planów i oczekiwań wymagało środków, jakimi rozporządzał jedynie despotyzm. Industrializacja i rewolucja kulturalna wzajemnie się z sobą zazębiały, ponieważ tam, gdzie powstawał przemysł, można było planować gospodarkę i kontrolować ją. Opanować anarchię rynku i cywilizować robotników. W gospodarce scentralizowanej pracowali ludzie heroiczni, których żelazna wola pokonywała wszystkie przeciwności. Odrzucając bezwład przeszłości, stawali się jednością z wielkim kolektywem nowych ludzi. Industrializacja miała na zawsze przezwyciężyć rosyjskie zacofanie, stworzyć imponujące miasta w miejsce ponurych osiedli biedoty, a dzikość zamienić w parki przemysłowe, w których chłopi staną się proletariatem. Do końca lat 30. Związek Sowiecki miał dogonić i przegonić kraje zachodnie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, rozwijaniu bardziej opłacalnych gałęzi przemysłu, dorównujących najwyższym osiągnięciom techniki na zachodzie Europy oraz uprzemysłowieniu zacofanych regionów kraju. Związek Sowiecki miał w krótkim czasie stać się gospodarczo niezależny i militarnie niezagrożony. Uważano, że państwo stać na wysiłek, by w centrum kraju i na jego peryferiach, głównie na Uralu i Syberii, zbudować wielkie kompleksy przemysłowe. Fabryki traktorów, czołgów, zapory i elektrownie wodne miały być dowodem nieograniczonych możliwości panowania nad rzeczywistością. Na Uralu, wśród pustki i dzikiej przyrody, Powstał w początkach lat 30. gigantyczny kompleks przemysłowy w Magnitogorsku. Huty szkła, fabryki i zapora wodna urosły w ślad za robotniczymi barakami, bo przywódcy partyjni w Moskwie postanowili pokazać wszystkim, że tam na końcu świata ludzie socjalizmu potrafią przenosić góry. Magnitogorsk stał się symbolem stalinowskiej wszechmocy i gigantomanii. Przekaz był czytelny. Nawet zacofane kraje mogą dojść do tego, co posiadają kraje zachodnie. To, co wydawało się niemożliwe, udało się w ciągu zaledwie kilku lat osiągnąć zagranicznym specjalistom, inżynierom, architektom, rzemieślnikom, komsomolcom i komunistom, robotnikom i niewolnikom. Choć cena tych osiągnięć tysiące ludzkich istnień, nędza i bieda była. Straszliwa. Sowieckiej industrializacji towarzyszyła logika ekonomii władzy. Wola polityczna liczyła się przy tym bardziej niż realizm ekonomiczny. To jest też powód, dla którego władze nie uwzględniały potrzeb konsumenckich społeczeństwa. Industrializacja była ekonomią rabunkową. Bezlitośnie plądrowano naturę i siły człowieka, dając społeczeństwu w zamian gigantyczne zapory. Elektrownie wodne i kompleksy przemysłowe, w których produkowano stal, czołgi i szyny na potrzeby kolei. Robotnicy i więźniowie wydobywali złoto, węgiel, trzebili lasy, a wszystko w imię wyższych celów. Przemysł sowiecki był również dowodem na siłę władzy i jej demonstracją. Świadczył o tym, że bolszewicy są w stanie osiągnąć najwyższe sukcesy, budować miasta. I kompleksy przemysłowe z niczego, nie tylko importować nowoczesne technologie, lecz także je stwarzać. Był on żywym dowodem na to, że dla nowego człowieka nie istnieją przeszkody, których nie potrafiłby pokonać. Człowiek sowiecki był człowiekiem czynu, nieustannie atakował niezdobyte dotąd twierdze i bił rekordy produkcji. Wszystko to było możliwe pod warunkiem, że robotnicy rezygnowali z konsumpcji i podporządkowywali swoje życie ekonomii władzy. Sukces bolszewickiej gospodarki mierzony był tonami wyprodukowanej stali, a nie poziomem życia tych, którzy na ten sukces pracowali. Ani w Magnitogorsku, ani w innych miastach powstałych w efekcie stalinowskiej gigantomanii nie było tego, czego potrzebowali robotnicy, żeby móc żyć godnie. Ulic, szkół, szpitali i żywności. Dlatego bez udziału robotników przymusowych władza nie byłaby w stanie urzeczywistnić swoich gigantycznych zamierzeń. Ludzie byli podporządkowywani tym planom i wykorzystywani w imię dobra socjalistycznego państwa. Patrząc z tej perspektywy, można powiedzieć, że stalinizm był formą wewnętrznego kolonializmu, despotyzmem, w którym wyzysk i niewolnicze traktowanie Stało w służbie wyższych celów. Bolszewicy mówili o szczęściu człowieka, tworzyli moralność ekonomii, która traktowała dobrobyt jako prezent fundowany obywatelom przez państwo. Lecz styl, w jakim państwo prowadziło gospodarkę, tworzył stosunki społeczne godne pożałowania. Styl ten podważał ideę rewolucji bolszewickiej, ponieważ każdego dnia zaprzeczał społecznej utopii, o której mówili bolszewicy. Nad wszystkim górował plan. Fabryki i budowy miały działać jak mechanizm zegarka, dokładnie tak, jak wymyślili sobie planiści. W sowieckiej gospodarce planowej nie miało prawa zdarzyć się nic nieprzewidzianego. Robotnicy mieli wykonywać swoje zadania jak kółeczka w złożonym mechanizmie, tak jak przewidywał plan. Na nic jednak zdają się najpiękniejsze nawet idee jeśli rzeczywistość przeczy im każdego dnia. Sowiecka gospodarka była gospodarką nakazową, a nie planową. Plan okazywał się abstrakcją, ponieważ każde ministerstwo, każda branża i każdy zakład były zajęte realizowaniem wytycznych komisariatów ludowych, którym podlegały i wykłócaniem się o skąpe finanse z państwowej kasy. Również pomiędzy ministrami dochodziło do zajadłych kłótni o surowce naturalne i inwestycje, gdyż tego, czego na przykład żądał przemysł hutniczy i stojący nad nim komisarz ludowy, chciała także kolej. Takie konflikty istniały wszędzie. W centrum i na prowincji kompleksy przemysłowe zmieniały się w wyspy produkcyjne, których dyrektorzy dbali jedynie o interes własnych zakładów i wskaźniki własnej produkcji. Komisarz Ludowy stawał się rzecznikiem swoich zakładów, których interesów bronił wobec innych, niepodlegających mu konkurentów branżowych. W tych warunkach fabryki i kompleksy przemysłowe stawały się feudalnymi państewkami z własnym systemem dostaw i zaopatrzenia. Zmieniały się w jednostki samowystarczalne, kontaktujące się z nadzorującymi je komisariatami ludowymi, lecz nie były związane organizacyjnie z pozostałymi zakładami w regionie. Z czasem doszło do tego, że potrzeby prowincji zniknęły rządzącym z pola widzenia. Dla Stalina taka organizacja gospodarki miała jednak również swe zalety, ponieważ dawała mu możliwość wygrywania poszczególnych komisariatów ludowych przeciw sobie i karania nielojalności. Ostatecznie sposób zarządzania gospodarką okazał się więc również techniką, którą Stalin wykorzystywał do umacniania swojej władzy. Dopóki komisarze ludowi i inni wysocy funkcjonariusze systemu byli zajęci nadzorowaniem wykonania planów i wzajemnie oskarżali się o nieudolność i różne nieprawidłowości, dopóty Stalin był panem wszystkich decyzji i mógł pod hasłem usuwania zdrajców zdejmować z urzędów tych, którzy zaczynali mu być niewygodni. Dla przywódców partyjnych plan oznaczał wytyczenie celu, który należało zrealizować z naddatkiem. Nie mieli oni jednak pojęcia o racjonalnym planowaniu. Dyrektorzy, menadżerowie i robotnicy byli oficerami i żołnierzami, którzy wygrywali bitwy na froncie produkcji. Jeśli dzięki zaangażowaniu przywódców bolszewickich wdrażano najnowszą technikę, wówczas Stalin, Ordzonikidze i inni Upatrywali w tym dowodu nie tylko na wyższość komunistycznego porządku, lecz również na to, że bolszewicy potrafią przenosić góry i radzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Inżynierowie mieli być generałami i dowódcami na polu bitwy, którzy nieustraszenie będą odpierać wroga i zwyciężać w walce o efekty produkcji. Niekiedy stawia się nam pytanie, powiedział Stalin na początku lat 30. Czy nie można by nieco przyhamować i zwolnić tempa przemian? Nie, nie można, towarzysze. Tempo nie może spaść. Przeciwnie. Trzeba je jeszcze zwiększać, wedle możliwości i sił. Spowalniać tempo to znaczy zostać w tyle, a zacofani przegrywają. W kręgu komunistycznych sterników gospodarki nieudacznicy i słabeusze nie znajdowali miejsca. Kiedy jednak wydarzyło się coś, co nie powinno się było zdarzyć, np. nie dotrzymano planów lub ktoś nie wywiązał się z zadań, Stalin i jego komisarze ludowi zaczynali szukać szpiegów i sabotażystów. We wczesnych latach trzydziestych skończyły się dyskusje na tematy ekonomiczne. Utopijne cele przywódców politycznych wcielano w życie za wszelką cenę, choć wskutek tego zakłady staczały się często na skraj przepaści. Kampanie wzywające do współzawodnictwa pracy, konkurowanie poszczególnych fabryk ze sobą, nieprzemyślane tworzenie załóg i brygad oraz brak doświadczenia niewykwalifikowanych pracowników wpływały negatywnie na efekty produkcji, powodowały nadmierne obciążenie maszyn i materiału, a w efekcie produkowanie bubli. Zdarzały się przypadki burzenia lub rozbierania dopiero co wzniesionych zapór wodnych elektrowni, domów i fabryk, ponieważ postawione w rekordowo krótkim czasie, nie spełniały norm przewidzianych w planach. W przemyśle odzieżowym czy spożywczym jakość wyrobów urągała wszelkim standardom. W faktach tego rodzaju, stalini ludzie z jego otoczenia upatrywali aktów sabotażu wroga. Dyrektorom i menadżerom, którzy nie spełnili wytycznych planu, Sergo Ordzonikidze, który od 1932 roku piastował urząd, Ludowego Komisarza Przemysłu Ciężkiego. Odbierał posady, degradował ich i kazał aresztować. Obdarzony temperamentem choleryka, nie słuchał wyjaśnień i usprawiedliwień. Na zebraniu z dyrektorami zakładów metalurgicznych jesienią 1934 roku ogłosił: Nie będziemy wysłuchiwać ludzi, którzy tłumaczą, że nie zostały dostarczone materiały, bo twierdzimy, że dobry szef przedsiębiorstwa, Dobry dyrektor fabryki, dobry technik wie, jak się organizuje te rzeczy i jak uzyskuje się pożądane rezultaty. Nasze wyposażenie, nasze fabryki są przygotowane na to, by służyć Związkowi Sowieckiemu, są przygotowane, by produkować tony stali. Co w tym przeszkadza? Zła praca. Kiedy ludowy komisarz komunikacji Moisej Ruchimowicz, Wskazał we wrześniu 1931 roku na braki w wyposażeniu przemysłu i w dziedzinie inwestycji, Stalin się wściekł. Dyrektywami KC, pisał do Kaganowicza, nie da się tej sprawy uratować, choć dyrektywy mają wielkie znaczenie. Dlaczego się nie da? Ponieważ dyrektywy KC będą odsuwane na święte nigdy, tak długo, jak długo w transporcie siedzi banda zachwyconych sobą i zadowolonych biurokratów spod znaku Ruchimowicza i po mięszewicku wyśmiewa się z dyrektyw KC, manifestując niszczący sceptycyzm. Trzeba zlikwidować tę bandę, żeby ratować transport kolejowy. Kaganowicz, jeśli w tych sprawach będziecie potrzebowali mojej pomocy, powiedzcie. Jeśli dacie sobie radę beze mnie, zniszczcie tę bandę, zanim nie będzie za późno. Nowych ludzi... Którzy wierzą w naszą sprawę i którzy tamtych biurokratów z powodzeniem zastąpią, można zawsze znaleźć w naszej partii. Trzeba tylko poważnie poszukać. W sprawach ekonomii Stalin umiał wyobrazić sobie jedynie działanie terroru. Kiedy w sierpniu 1930 roku dało sobie znać w miastach brak pieniędzy, Stalin polecił Mołotowowi, Gruntownie oczyścić aparat Ludowego Komisariatu do Spraw Finansów i Banku Państwa i koniecznie rozstrzelać ze dwie, trzy dziesiątki szkodników tego aparatu, w tym dziesięciu kasierów różnego rodzaju. W tym samym piśmie żądał, by rozstrzelać i obwieścić w prasie nazwiska szkodników w przemyśle mięsnym. Stalin wiedział też, co należy zrobić z najsłynniejszymi ekonomistami Rosji. Nikołajem Kondratiewem i Władimirem Gromanem. Kondratiewa, Gromana i innych łajdaków, pisał 6 sierpnia 1930 roku do Mołotowa, bezwarunkowo rozstrzelać. Kilka tygodni później Stalin chciał obsadzić Ludowy Komisariat do Spraw Finansów i Banku Państwa ludźmi z GPU, by na uszu komu trzeba, zrobili tam kontrolę. Ten terrorystyczny styl rządzenia negatywnie odbijał się na produkcji, skazywał dyrektorów fabryk na mordercze konflikty z komisariatami ludowymi i konkurującymi przedsiębiorstwami oraz wzajemnie je od siebie izolował. Kto podporządkowywał się wytycznym reżimu, rezygnując z kierowania się racjonalnym myśleniem, i z gorliwym posłuszeństwem spełniał to, czego oczekiwał Stalin, ten mógł w tym chaosie wiele osiągnąć. Czerwoni menadżerowie, inżynierowie, robotnicy, mistrzowie pracy socjalistycznej, którzy bili rekordy wydajności pracy i wykrywali wrogów, otrzymywali ordery, odznaki i premie, a niektórzy nawet auta, luksusowe dobra i komfortowe mieszkania. Mieli też prawo do zakupów w specjalnych sklepach, w których znajdowały się towary, o jakich istnieniu chłopi i robotnicy nie mieli nawet pojęcia. Industrializacja zmieniała perspektywę życiową tysięcy nowych karierowiczów, proletariackich inżynierów, którzy zdobyli wykształcenie na jednym z przemysłowych fakultetów, czy młodych komunistów ze środowiska robotniczego, którzy nie potrafili niczego poza recytowaniem przy każdej okazji haseł ogłoszonych przez reżim. Bez entuzjazmu komsomolców i młodych robotników, którzy oddawali swe siły przy budowie metra, zapór wodnych i elektrowni, nie byłaby możliwa mobilizacja tysięcy ludzi. Nowy człowiek chciał żyć lepiej tęsknił za dobrobytem, awansem i karierą. Inżynierowie chcieli urzeczywistnić swoje marzenia o unowocześnieniu kraju, komsomorcy byli żądni przygody i marzyli o porzuceniu życia, jakie wiedli ich ojcowie, a robotnicy chcieli pokazać kierownikom i fachowcom swoją władzę i pozycję społeczną także dla komunistów, którzy wierzyli w to, co obiecywali polityczni przywódcy, otwierała się nowa przestrzeń życiowa, urzeczywistniała się dyktatura proletariatu, którą obiecała niegdyś rewolucja. Bolszewicki plan industrializacji przewidywał nie tylko zmodernizowanie gospodarki i infrastruktury, lecz także struktury socjalnej Związku Sowieckiego. Należało pozbawić władzy dawnej elity oraz przeobrazić robotników i chłopów. W Magnitogorsku i w innych ośrodkach przemysłowych ujarzmiano zarówno dzikości natury, jak i tworzono warunki dla narodzin nowego człowieka. Służyły temu doświadczenia wspólnotowe na wielkich budowach i heroiczne boje o wykonanie planu, które z chłopów czyniły robotników. Wprawdzie zapora wodna, którą w magnitogorsku zbudowano w rekordowym czasie, okazała się konstrukcją wadliwą i trzeba było ją rozebrać, lecz nie to było istotne. Zapora w Magnitogorsku, pisał propagandysta, była szkołą, w której ludzie uczyli się respektować bolszewickie cuda. Komuniści byli zdania, że marnotrawienie potencjału to sprawa drugorzędnej wagi w perspektywie sukcesu, jakim jest przeobrażenie ludzi przez pracę. Uważali, że ten, kto zna nowe życie, będzie gardził życiem, jakie prowadzili przodkowie i nie będzie miał powodu, by powstawać przeciw władzy. Wówczas więc, gdy posłuszeństwo nie trzeba będzie egzekwować siłą, władza niewielu będzie się mogła wspierać na wolnym poparciu wielu. Ale nowy człowiek nie pochodził z probówki. Pochodził ze wsi i żyjąc w mieście, cierpiał głód i wyrzeczenia. Nawet w Moskwie robotnicy otrzymali w 1932 roku tylko 52% wynagrodzenia, które zarobili w 1928 roku. Przodownicy pracy socjalistycznej i inżynierowie często nie żyli lepiej niż chłopi, którzy na budowach wykonywali prace niewolnicze. Pewna maszynistka z Wolonerza, wyróżniająca się szczególną gorliwością w pracy, napisała do swojej siostry, że została zaliczona do grona przodowników pracy. Jakie przywileje wynikają z tego? Nie wiem. Wydaje mi się, że żadne. Bieda i nędza były wszędzie, i dla większości pracujących niewielką pociechą było zostać przedlodnikiem pracy. W trakcie tych trzech lat, od kiedy mieszkam w Moskwie, zapisał w swym pamiętniku syn chłopa Stepan Podłubny, nie mogę sobie przypomnieć, bym kiedyś czuł się najedzony. Ciągle chodziłem głodny. Przez pierwszy rok, o mało, nie wyciągnąłem kopyt. Zdarzało się, że znajdowałem na ulicy stwardniałą od mrozu krągę chleba. Zdmuchiwałem śnieg i brud i zjadałem ją. Miasta i wielkie komunistyczne place budów były miejscami przecięcia się kultur i języków. Na początku kolektywizacji setki tysięcy chłopów ze wszystkich regionów Imperium Rosyjskiego opuściły swoje rodzinne wsie, uchodząc przed brygadami bolszewickich terrorystów. Znajdowali schronienie w barakach na wielkich budowach, gdzie się zatrudniali. Po upływie krótkiego czasu znowu szukali szczęścia gdzie indziej, ponieważ zawsze i wszędzie mogli znaleźć nową pracę. W ten sposób przemieszczały się miliony ludzi i nikt nie był w stanie skontrolować, skąd przybywają ci wędrowcy zatrudniający się to tu, to tam i dokąd wkrótce pójdą. Związek Sowiecki stał się, jak pisał Ordzonikidze, bliski współpracownik Stalina, „gigantycznym obozem nomadów. Który wymknął się spod kontroli. W jaki sposób jednak w uprzemysławiającej się rzeczywistości, w której wszystko było jeszcze prowizoryczne, miały wyrastać z ziemi miasta i jak miała się tworzyć wzorowa społeczność? Jeśli ludzi, którzy w tych nowych miastach mieli zapuścić korzenie, było tak niewielu. Proletariat niknął w masie chłopów, a tam gdzie chłopi pozostawali we własnym środowisku, na obrzeżach wielkich miast, kończył się wpływ rządzących i ich instytucji. Jeszcze w połowie lat 30. przedmieścia Moskwy były słabo połączone z centrum miasta i nie było w nich szpitali ani szkół, a zbrojne ramię państwa rzadko tylko odważało się wypuszczać poza centrum stolicy. W niewesołym sowieckim społeczeństwie braków ewentualność, że chłopi. Którzy opuścili wieś dobrowolnie zdobędą się na wysiłek samowychowania, była nikła. To, co rewolucja kulturalna miała w miastach wykorzenić, wróciło. Był to skrajny alkoholizm, obyczaje rosyjskiej wsi i brutalność, z jaką załatwiano między sobą porachunki. W Moskwie niewiele można było zobaczyć z nowego świata. Pisał Stiepan Podłubny w kwietniu 1900. 33 roku. W dzielnicy, w której mieszkał widział młodych chłopców i dziewczyny z najbardziej zacofanych środowisk chłopów, pozbawionych kultury i typy o zapijaczonych gębach, które upijały się i urządzały bijatyki i burdy zamiast stawać się nowymi ludźmi. Dlaczego zresztą owi chłopi robotnicy mieliby właściwie zmieniać swoje życie, kiedy nie mieli żadnych bodźców, by stać się innymi ludźmi? W świecie propagandy robotnicy żyli w dostatku, byli wdzięczni władzy za swoją szczęśliwą i radosną egzystencję. W rzeczywistości jednak żyli w pożałowania godnych warunkach. Ich życie było czystym zaprzeczeniem propagandy o nowym pięknym świecie. Kiedy podłubny wiosną 1938 roku odwiedził Wierosławiu swojego ojca, Przyjrzał się dzielnicy robotniczej położonej w sąsiedztwie zakładu produkującego auta. Zewnętrzny widok fabryki jest w najwyższym stopniu odpychający. Czarne odsadzy, długie, niskie budynki, przypominające baraki, stojące gęsto obok siebie w rzędach z okrągłymi dachami, cisną się na siebie niczym świnie, które przed chwilą wytarzały się w błocie. Na obrzeżach miasta, za zakładami, drewniane baraki robotnicze zatrważają swym widokiem. Niskie, o małych okienkach, czarne i brudne. Pobudowane w rzędach, między którymi utworzyły się uliczki, pełne są nieprzeniknionego brudu i piętrzących się śmieci. Tam też ustawiono wspólne, śmierdzące latryny. Z okien baraku widać tylko nędzę i brud. Ludzie są małomówni i posępni. Nigdzie nie widziałem choćby jednej wesołej twarzy. W Moskwie. Zanotował podłubny kilka dni później, ludzie tratowali się w tłumie, chcąc kupić materiał sprzedawany w centralnym domu towarowym na Pietrowce, ponieważ nigdzie nie można było kupić ubrań. Nie tylko miasta zmieniały oblicze pod wpływem masowego napływu chłopstwa uciekającego ze wsi. Również fabryki i wielkie budowy zostały zdominowane przez chłopów i styl ich pracy. W początkowej fazie pierwszego planu pięcioletniego. We znaki dała się potężna fluktuacja siły roboczej. Chłopi przychodzili do pracy, lecz wkrótce ją porzucali. I tylko przemocą można było ich zmusić do pozostania w zakładzie, który niedawno ich przyjął. Prości ludzie bez przygotowania do zawodu, którzy nie umieli się odnaleźć w rytmie miejskiego życia, dezorganizowali produkcję. Bumelanstwo, alkoholizm, umyślne niszczenie narzędzi pracy i maszyn to tylko niektóre charakterystyczne zachowania, z jakimi mieli do czynienia kierownicy zakładów i w tym wypadku reżim nie wierzył w inną możliwość opanowania sytuacji niż przez wprowadzenie drakońskich kar wszędzie w całym związku sowieckim dyrektorzy fabryk i inżynierowie byli aresztowani i rozstrzeliwani jako sabotażyści szpiedzy i szkodnicy każdy wypadek przy produkcji czy na budowie Każde niepowodzenie czy opóźnienie w terminach mogło zostać zinterpretowane jako prowadzona przez nich na zlecenie obcych rządów wroga działalność, która zmierzała do mamienia robotników. Stalin i jego pomocnicy zdawali sobie sprawę z istnienia w społeczeństwie nienawiści do ludzi wykształconych, okularników, ludzi nienawykłych do pracy fizycznej, noszących białe koszule i krawaty. Przeczyłoby więc ich naturze, gdyby nie wykorzystali tej sytuacji dla wzmożenia represji. Mimo to, krnombrni robotnicy nie mogli liczyć na łagodniejsze od dyrektorów fabryk czy inżynierów traktowanie przez władze. Dyktatura stalinowska próbowała nie tylko dyscyplinować robotników i ich podporządkować, lecz jako siła karząca wkraczała również w ich życie. Kto uszkodził maszynę czy naruszył dyscyplinę w miejscu pracy, Musiał spodziewać się najgorszego. Pod względem dyscypliny, fabryki przypominały koszary, w których traktowano robotników jak rekrutów. Wydawano im polecenia bez możliwości odwołania się i surowo korano za ich niewykonanie. Kiedy w lecie 1932 roku w Obwodzie Iwanowskim robotnicy zbuntowali się przeciwko nędznym warunkom życia i terrorowi władz, GPU pokazało im, gdzie jest ich miejsce. Przywódcy buntu zostali aresztowani i na 8 lat zamknięci w obozie koncentracyjnym, a pozostali uczestnicy wystąpienia zostali wysłani na Syberię. W lecie 1940 roku reżim uchwalił prawo pozwalające na karanie pracą przymusową lub łagrem za spóźnienia do pracy, opuszczanie jej z nieuzasadnionych powodów.